Dzień dobry Państwu, Izabela Buczel, zapraszam na informacje. Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej obfitej w projekty bardzo ważnych uchwał właściwie jednogłośnie radni przyjęli uchwałę zaproponowaną przez Zarząd Miasta o utworzeniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Radni przyjęli tę uchwałę niemal jednogłośnie i jest bardzo duża szansa, że jeszcze w końcówce przyszłego roku staną pierwsze domy budowane w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wiceprezydenta Jeleniej Góry Kazimierza Piotrowskiego zapytaliśmy, jakie warunki musi spełnić przeciętny jeleniogórzanin, aby uzyskać mieszkanie w TBS-ie. Trzeba mieć określony dochód, bo kwestią jest płacenie czynszu. Czynszu z częścią spłaty tego kredytu. Cały urok TBS-u to jest w ogóle uzyskanie bardzo nisko oprocentowanego kredytu z Funduszu Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa. I te mieszkania, ci ludzie, których będzie stać na spłacanie, to rzędu 300-400 zł w tej chwili wynosi czynsz razem ze spłatą kredytu w sąsiednich gminach, gdzie takowe TBS-y są. W Kamiennej Górze, w Marciszowie, w Bogatyni TBS-y funkcjonują, ludzie są zadowoleni, a domy następne rosną. Myślę, że w Jeleniej Górze tak samo będzie. Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jednoosobową spółką miejską z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy wniesiony do spółki przez miasto to 250 tysięcy złotych, natomiast źródłem finansowania będą ponadplanowe dochody uzyskane w drugim półroczu 1992 roku. Niebezpieczny barszcz Sosnowskiego to roślina, jaką poparzył się mieszkaniec Goduszyna Krzysztof Szymanowski. Barszcz Sosnowskiego, wysoka liściasta roślina, dorastająca nawet 3 metrów wysokości, z pękami białych kwiatostanów na osobnej łodydze, wyposażona została przez naturę w 4 trucizny, które w zetknięciu z ludzką skórą mogą powodować dotkliwe poparzenia. Przekonał się o tym Krzysztof Szymanowski, mieszkaniec Goduszyna, który chciał barszcz usunąć sprzed swojego domu. Wyciąłem, wie pan czym? Tak o, siekierą sobie, brich. Tak. No to jak wynosiłem, nie? Tak wziąłem sobie pod pachę i nie wiem, może od tego to jest. Nazajutrz obudził się z dotkliwymi poparzeniami na całym ciele, jak mówi, bolało potwornie. Jakby pan sobie wrzątek wylał i gorącej wody, nie? Na rękę czy tu, tak. I to od razu tak się nie zrobił, nie? Na drugi dzień. Mówię, co się dzieje? Nie? Widzi pan, o, takie boble mi tu narosły. Krzysztof Szymanowski popełnił kardynalny błąd, wycinając barszcz Sosnowskiego właśnie latem, ponieważ niebezpieczne substancje zawarte w tej roślinie najbardziej oddziaływują w silnym oświetleniu, głównie na słońcu. Ciekawostką jest, iż w latach 70. sprowadzano do Polski barszcz Sosnowskiego z Kaukazu w celach pastewnych. Hodowli jednak nie podjęto się i dziś rośnie on dziko. Tym bardziej więc, wybierając się na wakacyjną wycieczkę, warto zapamiętać wygląd tej niebezpiecznej rośliny i strzec przed nią przede wszystkim dzieci, które mogą doznać jeszcze poważniejszych obrażeń niż prezentowane na ciele mieszkańca Goduszyna Krzysztofa Szymanowskiego. Dziesiątki zarzutów stawiają handlowcy z flory Marianowi Wojciechowiczowi, dzierżawcy targowiska. Ten jednak nie zgadza się właściwie z żadnym z nich. On nie dba o nas, tylko o siebie. On nie dba, on mówi, że tłumaczy się, że on nocami nie śpi i myśli, jak nam udogodnić, jak nam zrobić, żebyśmy mieli jak najlepiej. Handlowcy z flory mówią o dzierżawcy targowiska Marianie Wojciechowiczu, którego określają administratorem. Uważają, że relacje obu stron są nierówne, a jedyną osobą, która dyktuje warunki, jest właśnie administrator. Szczególne zastrzeżenia kupców budzą umowy, jakie są z nimi zawierane. Ja uważam, że każdy z nas handlujących powinien posiadać umowę, na której powinno być wyraźnie, że powinna być zawarta na okres nieokreślony z prawem wypowiedzenia 3 miesięcznym. A umowa jest napisana na okres wskazany przez administratora jednostronna, bez prawa wypowiedzenia w okresie 3 miesięcznych. Jest umowa sporządzona w ten sposób, że jest po prostu sterowana przez pana administratora. Handlowcy uskarżają się także, iż blisko 60-złotowa opłata czynszowa za metr kwadratowy to zbyt wiele w sytuacji, kiedy załamuje się handel targowy, a główną tego przyczyną jest brak klienteli czeskiej. My jesteśmy pokrzywdzeni. W każdym bądź razie Jelenia Góra jest na takim stanowisku bezrobocia, że tutaj wszyscy by poszli, naprawdę Urząd Miasta by wpadł. Dzięki nam tylko tutaj żyją, bo haracz z nas ciągnął. Że chcą to wziąć w dzierżawę i nam odmówiono, a pan Wojciechowicz dostał. Dzierżawy. Właśnie głównie brakiem koniunktury tłumaczy Marian Wojciechowicz zdegustowanie kupców obecną sytuacją. Pozostałe zarzuty kierowane pod jego adres uznaje za bezzasadne. Jest trudna sytuacja, dlatego że handel siada. W związku z tym przez jakiś czas jeszcze ludzie będą rozgorczeni. Rozgorczeni będą do czasu,
gdy trochę handel ruszy. On zawsze rusza jesienią. Zawsze latem i zawsze zimą jest spadek takich nastrojów. I wtedy część osób, najczęściej to są osoby, którym handel z różnych względów gorzej idzie. Z Marianem Wojciechowiczem oraz przedstawicielem kupców spotkamy się w jednym z najbliższych sobotnich raportów tygodnia i wówczas postaramy się szerzej potraktować temat miejskiego targowiska Flora. Miejmy nadzieję, że już wkrótce temat jeleniogórskich targowisk się zakończy. Jedna osoba została ranna w wypadku drogowym, do jakiego doszło dzisiaj rano na jeleniogórskiej obwodnicy. Samochód marki Fiat 126P uderzył bokiem w krawężnik, na skutek czego auto przewróciło się na bok. Około godziny 11 na jeleniogórskiej obwodnicy doszło do wypadku. Maluch jadący z nadmierną prędkością w stronę centrum zjechał na pobocze, uderzając w krawężnik, na skutek czego auto przewróciło się na bok. Twierdzą, że to moja wina, ale z moim zdaniem to wyjechała mi pani tutaj i ja przyciszam momentalnie hamulec i padłem w posi. Tu taka jezdnia była trochę mokra. W samochodzie oprócz kierowcy znajdowała się jeszcze pasażerka. Zabrali ją do szpitala, bo coś kręgosłup było. 21-letnia Violetta D. została przewieziona do szpitala numer 1. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ma stłuczony kręgosłup. W szpitalu pozostanie jeszcze przez kilka dni na obserwacji. Przypomnijmy, na ulicy Różyckiego od 5 lipca remontowany jest most na rzece Bóbr. W związku z tym cały ruch skierowany jest przez estakadę. Przy wzniesieniu widnieje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Nieprzestrzeganie tego może skończyć się właśnie takim wypadkiem. Już tylko półtora miesiąca zostało do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a tym samym do wejścia w życie reformy oświaty. O tym, jak przebiegają przygotowania do wejścia zreformowanych szkół, Beata Krusicka. Około 1 000 000 zł kosztować będzie wprowadzenie w życie reformy oświaty w jeleniogórskich szkołach. Pieniądze te pochodzić będą z budżetu miasta. Były obiecane pieniądze z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niestety w związku z tym, że po prostu oczekiwanie na te środki zbyt długo już trwa, nie możemy dłużej czekać, mamy w końcu połowę lipca. Podjęliśmy decyzję o wydatkowaniu środków z rezerwy budżetowej miasta, jak również ze środków, które przeznaczone były na remonty szkół ponadpodstawowych. No gimnazja są szkołami ponadpodstawowymi, więc świetnie nam się to tutaj jak gdyby ułożyło. W tej chwili na gimnazja, na remonty w tych szkół, jak również na wyposażenie, Zarząd Miasta w ciągu tych 2-3 miesięcy przeznaczy kwotę około 300-350 tysięcy złotych. Aktualnie przeprowadzane są remonty szkół, szczególnie tych, które od nowego roku szkolnego z podstawówek przekształcą się w gimnazja. I choć na razie brakuje pieniędzy przede wszystkim na środki dydaktyczne, wiceprezydent zapewnia, że reforma zostanie wprowadzona płynnie, tak aby uczniowie nie odczuli zachodzących zmian. W trudnej sytuacji finansowej, jak się okazuje, pomocni są też sponsorzy. Mam w tej chwili już deklarację 2 firm darowizn sprzętu komputerowego. A więc co najmniej 2 bądź 3, jeśli się uda, gimnazja zostaną wyposażone w zestawy komputerowe właśnie z tych darowizn, co pomoże nam na przykład przy zakupie tych słynnych już krzeseł i stolików brakujących. Chociaż ich tak naprawdę nie brakuje. Kwestia jest jak gdyby wyposażenia w nowy sprzęt. No lepiej byłoby, gdyby te dzieci zaczynały na nowym sprzęcie, a nie zbieranym gdzieś z różnych szkół, bo myśmy w tej chwili taką akcję jak gdyby zainicjowali przekazywania sprzętu pomiędzy szkołami, te, które nie potrzebują, tym, w których powiedzmy liczba dzieci wzrośnie. Miasto miało otrzymać też nagrodę od Ministerstwa Edukacji Narodowej, obiecaną już w pierwszej połowie roku, za szybkie i sprawne stworzenie nowej sieci szkół. Niestety, po raz kolejny MEN nie wywiązał się z obietnicy. Ponownie powracamy do wczorajszej sesji Rady Miejskiej. Jak się okazuje, najbardziej kontrowersyjnym tematem obrad była prywatyzacja lokali komunalnych. Nie obeszło się niestety bez politycznych sprzeczek. Głównym punktem wczorajszej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry miało być głosowanie nad projektem uchwały Zarządu Miasta o prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych. Wiceprezydent Jeleniej Góry Kazimierz Piotrowski pokrótce nakreślił nam system bonifikat przy zakupie mieszkań komunalnych ujętych w projekcie zarządu. Bonifikaty są od, w zależności od różnych tych elementów, czy to za wpłatę gotówką, czy to za przeprowadzenie tych remontów i tak dalej, i tak dalej. To są od 30 do 50% bonifikaty. W sumie dawało możliwość za 2% wpłaty zostać właścicielem. Przy tych mieszkaniach nowszych lub po remontach kapitalnych te bonifikaty byłyby
znaczy wpłata musiałaby wynosić od 10 do 30%. Radni AWS, których projekt prywatyzacji lokali komunalnych nie znalazł się w porządku dziennym, a więc decyzją koalicji rządzącej nie mógł zostać dopuszczony pod głosowanie, uznali, iż koncepcja zarządu niewiele różni się od poprzedniej uchwały, a poza tym jest nieczytelna. Z projektem, w których jest wiele uwarunkowań i zdajemy sobie sprawę z tego, że gro mieszkań w centrum miasta, mieszkań, które w chwili obecnej są najbardziej zdekapitalizowane, najemcami tych mieszkań są emeryci i renciści, ludzie biedni, ludzie, którzy w chwili obecnej, dostając taki projekt do ręki, nie będą umieli go przeczytać. Po wystąpieniu przewodniczącego klubu AWS pomiędzy obiema stronami sali wywiązały się polityczne sprzeczki. Na dalszy plan zszedł więc projekt prywatyzacji przygotowany przez zarząd. Dalej piszecie, że każdy mieszkaniec ma prawo do ulgi remontowej 19% od podatku. Po pierwsze, nie każdy mieszkaniec, a właściciel, najemca lokalu mieszkalnego. A po drugie, czyżbyście państwo zapomnieli, że aktualny rząd, w którym jesteście większością, planuje od nowego roku likwidację tej ulgi? Ostatecznie i tak nie doszło do głosowania projektu uchwały przygotowanego przez zarząd miasta, gdyż prawnik miejski dopatrzył się pewnych nieścisłości. Tę ważną kwestię odłożono więc do 24 sierpnia.